projekt powinny nam oddać już jutro. Bajko, będę zaszczycona. Dzisiaj po szkole to będzie dla mnie na pierwszym miejscu. Dzięki, że mi pomogłaś. Do zobaczenia. O, hej, Bujko. Właśnie szukałam kogoś tak nadgorliwego jak ty. Tak, panno Kin? Martin Fasolowicz z Fasolandii przychodzi jutro do naszej szkoły opowiedzieć o restauracji, którą chce u nas otworzyć. Fasolę zjadam i od razu inaczej gadam. Fasolandia! Jesteś jedyną uczennicą, której ufam, że napisze przemówienie bez nieodpowiednich, niesmacznych fasolowych żartów. No chyba, że nie masz dzisiaj na to czasu. Potrafię przyfasolić niezłe przemówienie. Taki żarcik każdemu może się wymsknąć. Ale ty o tym nie pisz. Jasne, już się robi. A więc do wszystkich miłośników fasoli mówię. Fasoli lepiej za dużo nie solić. Tak, tak, jestem w dobrej formie. Bujko, Bujko, tutaj jestem. O co chodzi, panie burmistrzu? Przez przypadek oddałem klucz do miasta swojemu wrogowi, złemu baronowi von Burmicwanemu z Miastotropolis. Teraz ktoś musi wymienić wszystkie zamki w mieście. Możesz to zrobić? Oczywiście. Zwłaszcza jeżeli zapewni to bezpieczeństwo mieszkańcom Townsville. Kontrola lotów. Dostałam wiadomość. Jaki macie problem? Bujko, jesteś w samą porę. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są głodni. Chciałabym, żebyś dostarczyła im te pizze, zanim zaczną się głościć. Głościć? To znaczy złościć z głodu. Strasznie się głoszczę! Złoszczę z głodu! Wrzucam na listę rzeczy do zrobienia. To bardzo ciekawe. Rzucanie jajkami w bajkę nie skutkuje tym, że jajka się nie rozbijają. Rety, Bajko! Jeśli nie podobała ci się ta zabawa, trzeba było mi powiedzieć. Przecież jestem rozsądną siostrą, wiesz? Nie o to chodzi. Dobrze. Bujka obiecała, że pomoże mi dzisiaj z projektem na geografię. Pewnie jest zajęta spełnianiem dobrych uczynków. Na pewno zaraz wróci. Zaraz? Przecież to za całą wieczność! Niczym się nie przejmuj, siostro! Profesor Brawurka za chwilę pomoże ci z twoim biodrem na lekcję! Biamem. Nieważne. Jestem przekonana, że takie dwa genialne umysły jak nasze na pewno sobie poradzą. Racja! Macie tu paniak z wodą. Musicie się nawadniać. Dzięki, Bujko! Dla mnie te instrukcje są w jakimś dziwnym kosmicznym języku. Och, Bujko, tak się cieszę, że jesteś. Dzieci to straszni bałaganiarze. Zajmę się tym. Musi pani wiedzieć, że organizacja to moje drugie imię. I gotowe. Dziękuję, Bujko. Też drzew! Tak, drzewka! Właśnie tak robi to matka natura. Rety, nie cierpi mieszkać w Aunsville. Zgadza się! Mieszkamy w Townsville! Zrobimy gazowaną rzeczkę! A, rzeczka! No dobra, Bajko. Pora, żeby na tajdze w końcu zagościł śnieg! Tak, śnieg! Śnieg pod postacią śnieżno-białej pianki. Miau! O, panie kotku, to już czwarty raz w tym tygodniu. Dziękuję. Ta-da! Nieźle nam to wyszło. Tak. Bajko! Ojej, powiedz, co się stało. Nasza tajga jest za ładna, tak? Jest okropnie brzydka. Jest brzydka? Rzeczywiście jest okropna! Tylko jedna osoba sprawia, że brawurka wypada okropnie. Bujka!